W okresie od 2 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku w miejscowości Stutthof istniał niemiecki obóz koncentracyjny. Osadzono w nim około 110 tysięcy więźniów z 25 krajów, najwięcej Polaków, Żydów i Rosjan, spośród których 65 tysięcy poniosło śmierć. Dziś, w miejscu byłego obozu, funkcjonuje muzeum upamiętniające jego ofiary. Znajdą w nim Państwo obiekty poobozowe oraz ekspozycje muzealne bogato ilustrowane zdjęciami i dokumentami. Wszelką pomoc i wyjaśnienia mogą też Państwo otrzymać w Biurze Obsługi Zwiedzających przy głównym wejściu na teren muzeum. Zapraszamy do zwiedzania miejsca pamięci. Przystanek kolejki wąskotorowej. Zwiedzanie rozpoczynamy od przystanku kolejki wąskotorowej. Znajduje się ona w pobliżu głównego wjazdu na teren Muzeum Stutthof, przy głównej szosie. Stacja kolejowa w okresie istnienia obozu Stutthof znajdowała się w pobliżu miejsca, gdzie dziś stoi tablica informacyjna. Obok głównego wjazdu na teren obozu biegła zbudowana na przełomie XIX i XX wieku linia wąskotorowej kolei pasażersko-towarowej. Ostatnia stacja kolei normalnotorowej znajdowała się w Nowym Dworze Gdańskim, niemieckim Tegernhof. Tam też odbywał się przeładunek tysięcy ludzi z dużych wagonów towarowych do małych wagoników kolei wąskotorowej. Ta właśnie kolej wąskotorowa była głównym środkiem transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Stutthof. Wpakowano nas do wagonika, upychając ile wlezie. Wartownicy z gotowymi do strzału karabinami umieścili się na początku, na końcu i w co trzecim wagonie pociągu. Wreszcie ruszyliśmy. Droga wiodła przez równinę, na której stały schludne, murowane domki, typowe dla niemieckich kolonistów. Ludzi widać było mało. Polaków nie było w ogóle. Nieliczni Niemcy patrzyli na nas z nienawiścią i pogardą. Po godzinnej jeździe pociąg zatrzymał się obok tablicy Stutthof, Waldlager. Było już prawie ciemno. Wysiedliśmy i kazano nam się ustawić w szeregi po 10. Obok nas przebiegał ciągle wysoki SS-man w czarnym płaszczu, robiący upiorne wrażenie. Także wartownicy, w czarnych mundurach z trupimi główkami, nie budzili miłych myśli. Relacja K. Duninwą. Villa Komendanta. Patrząc od strony stacji kolejki wąskotorowej w kierunku północno-zachodnim, widzimy willę komendanta obozu. Zbudowali ją więźniowie obozu Stutthof około roku 1941 na miejscu dawnej leśniczówki. Mieszkało w niej, wraz z rodzinami, dwóch kolejnych komendantów Koncentrationlager Stutthof, Max Poli do roku 1942 oraz Paul Werner Happe do roku 1945. Sprzątaniem willi, pracami porządkowymi oraz uprawą przyległego ogrodu zajmowała się niewielka grupa więźniów obozu Stutthof. Happe mieszkał we wspaniałej willi położonej na wzgórzu na terenie obozu. Zatrudnione w jego domu kobiety, więźniarki opowiadały, że Happe na łonie rodziny zachowuje się zupełnie normalnie i nie tylko wobec bliskich sobie osób, lecz także wobec więźniarek. Był on wcieleniem niemieckiego mieszczucha. Jego żona reprezentowała typ domatorki. Udawała, że nie ma najmniejszego pojęcia, co się dzieje w obozie i jakiego to potwornego systemu był egzekutorem jej małżonek. Relacja bez rogi. Dziś budynek nie należy do muzeum, właścicielem jest gmina Stutthof i nie można go zwiedzać. Psiarnia. Idąc ulicą muzealną, kierujemy się w stronę głównego wejścia do muzeum.
Po drodze napotykamy na niewielki budynek, w którym mieściła się obozowa psiarnia. Powstał on w 1941 roku jako pomieszczenie dla oddziału psów służbowych. Na parterze znajdowały się pokoje dla SS-manów, opiekunów psów, w piwnicy zaś trzy różnej wielkości, podzielone na boksy, pomieszczenia dla zwierząt. Pierwsze 10 psów wojskowych, wraz z ich opiekunami, skierowano do koncentracjonlager Stutthof 27 września 1942 roku z jednostki liniowej SS Infanterie Einsatzbataillon der Führer. W maju 1943 roku w obozie znajdowało się 20 rasowych psów, owczarków niemieckich, bokserów, sznaucerów. Specjalnie żywione i pielęgnowane wykorzystywane były jako psy ochronne i tropiące. Najlżejszy pies ważył więcej niż zagłodzony więzień, czyli 26 kg. Dziś budynek nie należy do muzeum, właścicielem jest gmina Stutthofowo i nie można go zwiedzać. Brama główna. Stoimy przed bramą główną. Bezpośrednio za nią rozciągała się murowana zabudowa części administracyjnej koncentracjonlager Stutthof. 200 metrów dalej, za tak zwaną bramą śmierci, znajdowały się baraki części więźniarskiej obozu. Zgrzytnęły hamulce samochodu. Przecinamy las boczną drogą i poprzez bramę, przy której widzę znane już mundury z karabinami, wtłaczamy się w nową i inną rzeczywistość. Przed nami polana, z prawej duży budynek, kawałek dalej odsłania się przed tobą barak przy baraku, wszystko opasane drutem kolczastym. Widzisz szybko poruszające się postacie. Widzisz, jakbyś patrzył na obraz w soczewce, wszystko skupione w jednym miejscu, a z boków i w głębi ołkale obóz zielona ściana świerków i sosen. Relacja księdza Gajdusa. Wartownia SS. Budynek powstał w latach 1940-1941. Wartownia SS usytuowana była przy głównym wejściu do obozu. Na tym posterunku kontrolowano każde wejście na teren obozu i wyjście poza bramę główną. W latach 1939-1945 przez załogę wartowniczą SS obozu Stutthof przeszło ponad 2200 SS-manów. W połowie 1944 roku jednorazowo w koncentracjonlager Stutthof służbę pełniło 1100 członków Waffen-SS. Dziś w budynku byłej wartowni mieści się biuro obsługi zwiedzających, w którym możemy zamówić przewodnika, nabyć wiele interesujących publikacji historycznych oraz uzyskać wszelkie informacje dotyczące zwiedzania muzeum. Niedaleko wartowni stajemy przed tablicą informacyjną, która ukazuje rozmieszczenie głównych obiektów obozowych według stanu na koniec 1944 roku. Obóz zajmował wtedy powierzchnię 120 hektarów. Muzeum zajmuje dziś obszar 20 hektarów. Komendantura. Kolejnym obiektem jest komendantura. Zbudowano ją na przełomie 1940 i 1941 roku na miejscu domu wypoczynkowego oraz domu starców Olters und Erholungsheim, które powstały tutaj jeszcze w latach 20. i 30. XX wieku. Przebudową obu obiektów zajęła się 200-osobowa grupa robocza więźniów, murarzy, cieśli, stolarzy, tak zwani Baukommando.
W czteroskrzydłowym gmachu komendantury usytuowano część biur administracji, między innymi kancelarię komendanta obozu. Mieściła się ona na piętrze, podobnie jak kasyno i kantyna dla oficerów SS. Na parterze budynku znajdowała się kuchnia dla sztabu SS, a w jej sąsiedztwie kasyno i kantyna dla szeregowych SS-manów. W pozostałych pomieszczeniach gmachu komendantury mieściły się między innymi pokoje mieszkalne dla członków sztabu SS i magazyny żywnościowe. Sprzątaniem biur, pokoi, kasyn zajmowało się około 10 kobiet, więźniarek. Więźniowie stanowili także personel kuchenny. Obecnie w budynku mieszczą się biura administracji muzeum, biblioteka, multimedialne sale edukacyjne, archiwum, gdzie zgromadzono całą zachowaną dokumentację obozu Stutthof oraz sala kinowa, w której w sposób ciągły odbywają się projekcje filmów dokumentalnych dla zwiedzających. Wydział polityczny. Po lewej stronie drogi obozowej, naprzeciwko północnego skrzydła komendantury, znajdował się barak obozowego Wydziału Politycznego. Wydział polityczny, Politische Abteilung, kierowany był przez urzędnika Gestapo z Gdańska. Do tego wydziału wpływały zawiadomienia o nadejściu transportów i nakazy osadzania więźniów. Tu sporządzano listy transportowe, nadawano numery obozowe, decydowano o wykonaniu wyroku śmierci i przeprowadzeniu egzekucji oraz sporządzano akta zgonów. Jednocześnie o śmierci więźnia Wydział Polityczny powiadamiał Urząd Stanu Cywilnego wsi Stutthof, rodzinę oraz jednostkę kierującą daną osobę do obozu koncentracyjnego. Tu też przeprowadzano, na polecenie Gestapo, przesłuchania więźniów oraz organizowano sieć konfidentów donoszących o panujących w obozie nastrojach, planowanych ucieczkach i organizowanych przez więźniów sabotażach. Większość dokumentacji Politische Abteilung zniszczono w styczniu 1945 roku. Zniszczeniu w tym czasie uległ również barak, w którym funkcjonował Wydział Polityczny. Kantyna obozowa. Przechodząc dalej, znajdujemy się w pobliżu głównej bramy obozowej. Zwiedzanie tej części terenu zaczynamy po lewej stronie, od zbudowanego w 1940 roku baraku, który pełnił przez część okresu istnienia obozu rolę tak zwanej kantyny dla więźniów. W kantynie obozowej nieliczni więźniowie mogli kupić między innymi znaczki, papier do pisania listów, pastę do zębów, niektóre artykuły żywnościowe. Na konto obozowe wpisywano pieniądze odebrane nowo przybyłym więźniom oraz przekazy pieniężne od rodzin. Pieniądze wypłacano w postaci papierowych kartoników tzw. Lagermarke lub bonów towarowych Pramienszen, które więźniowie otrzymywali jako premię za dobrze wykonaną pracę. W pierwszym pomieszczeniu baraku umieszczono pozostałości z około 500 000 par obuwia odebranego więźniom przybywającym do obozu. Było to obuwie więźniów Stutthofu oraz więźniów Auschwitz. Przywożono je tu w celu naprawy w obozowych warsztatach lub do wykorzystania jako surowiec do naprawy ekwipunku wojskowego. Ciekawym elementem wystawy w tym pomieszczeniu, która nosi tytuł Ślady zbrodni, są również zdjęcia wykonane przez członków Komisji 48. Armii III Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej, które wyzwalały Stutthof w 1945 roku. W drugim pomieszczeniu baraku kantyny znajduje się wystawa o błogosławieni męczennicy obozu w Stutthofie. Wystawa zawiera pamiątki, relacje o więźniach, osobach duchownych, księżach, Bogusławie Komorowskim, Franciszku Rogaczewskim, Marianie Góreckim,
Władysławie Dębskim, Stefanii Wincentym Frelichowskim, siostrze Julii Stanisławie Rodzińskiej i wielu innych, którzy zginęli za krzewienie wiary i polskiego patriotyzmu. Bunkry, administracja. W 1940 roku zbudowano barak, w którym umieszczono część biur obozowej administracji. Znajdował się tu oddział raportowy Rapportabteilung i biuro przydziału pracy dla więźniów Arbeitseinsatz. Dokonywano tu rejestracji nowych więźniów, którą poprzedzało wielogodzinne stanie pod barakiem, bez względu na warunki atmosferyczne i oczekiwanie na przyjęcie do biura. Jednym ze sposobów powitania w obozie było wymierzenie 25 uderzeń batem na specjalnym stołku zwanym kozłem. 6 pomieszczeń baraku zajmowały specjalne cele zwane bunkrami. 4 z nich posiadały małe, okratowane okienka, 2 zaś były zupełnie ciemne. Kara bunkra, wymierzana za złamanie regulaminu obozowego, na przykład za próbę ucieczki, szmugiel żywności, palenie podczas pracy i lenistwo, polegała na przetrzymywaniu więźnia o chlebie i wodzie w tym ciasnym pomieszczeniu przez kilka, a nawet kilkanaście dni. Dla wielu z nich pobyt w bunkrze kończył się śmiercią. Obecnie w baraku eksponowane są, corocznie zmieniane, wystawy czasowe w Muzeum Stutthof. Brama śmierci. Stoimy przed bramą śmierci.
W latach 1940-1941 wzniesiono drewnianą konstrukcję głównej bramy prowadzącej do starego obozu. Więźniowie nazwali ją Bramą Śmierci. Stojąc przed nią, kolumna nowo przybyłych więźniów oczekiwała na przyjęcie do obozu. Po rejestracji, która odbywała się w baraku administracyjnym, dalszy etap ceremonii powitalnej następował po przekroczeniu Bramy Śmierci. Tam po przemowie jednego z oficerów SS, która miała uzmysłowić więźniom, do jakiego miejsca trafili i co ich tutaj czeka, odbierano im rzeczy osobiste, przeprowadzano upokarzające badania lekarskie i kąpiel połączoną z dezynfekcją. Bramę obozu przekroczyło około 110 tysięcy więźniów, około 65 tysięcy z nich już nigdy nie wyszło na wolność. Po przejściu przez bramę kierujemy się w prawą stronę, w kierunku baraku. Po drodze mijamy pozostałości dawnej kuchni obozowej. Kuchnia obozowa. Z jednej strony są drzwi wejściowe, z drugiej wyjściowe, po środku stoją kotły z jedzeniem. Przy drzwiach wejściowych ustawiamy się w kolejkę, ktoś rozdaje brudne poobijane miski, bez łyżek. Po otrzymaniu zupy trzeba błyskawicznie wejściowymi drzwiami wyprysnąć na plac, zawartość miski szybko wypić i oddać miskę, bo już inni na nią czekają, tak opisuje kuchnię Wacław Mitura. Od 1943 roku mieściła się tu pralnia, jedno z najcięższych kobiecych komand pracy. Po wojnie barak rozebrano. Blok 8 i 8A. Znajdujemy się przy bloku numer 8 i 8A. To tu od 1943 roku nowo przybyli więźniowie, Zugang, odbywali tak zwaną kwarantannę. Przez okres trwający od 2 tygodni do 1 miesiąca zapoznawali się z warunkami i regulaminem obozowym. Izolowani od pozostałych więźniów uczyli się musztry obozowej, odliczania, maszerowania piątkami, ustawiania do apelu, zdejmowania i nakładania czapek, wymawiania własnego numeru i komend w języku niemieckim. Po zakończeniu kwarantanny więzień przydzielany był do bloku mieszkalnego i komanda pracy. W bloku eksponowane są wystawy stałe, Wolne Miasto Gdańsk, Obrona Wybrzeża, Aresztowania, Akcja Oczyszczania, Powstanie i pierwszy okres istnienia obozu w Sztutthofie, Władze i Załoga 55, etapy rozbudowy obozu. W ostatnim pomieszczeniu możemy zobaczyć makietę obozu w skali 1:200 autorstwa byłego więźnia Wacława Lewandowskiego. Po wyjściu z baraku 8 kierujemy się na skos przez teren byłego placu apelowego w kierunku baraku w pobliżu Bramy Śmierci, tak zwanego bloku kobiecego. Thank you.
Blok kobiecy. Barak z numerem 1 zbudowano na przełomie 1939 i 1940 roku. Podzielony został na 12 izb, zwanych sztubami, posiadających osobne wejścia. W pierwszej sztubie znajdowała się kantyna, w ósmej, do czasu wybudowania baraku szpitalnego, izba chorych. W części baraku od strony wschodniej usytuowano umywalnie, sanitariaty oraz w późniejszym okresie szpital dla kobiet Krankenstube. Mieścił on salę chorych, gabinet lekarski i pielęgniarski. Pierwsze kobiety przybyły do Stutthofu w czerwcu 1940 roku. Od roku 1941 umieszczono je w bloku numer 1. Zwany był on odtąd blokiem kobiecym. W baraku znajdują się wystawy ukazujące warunki, w jakich w obozie egzystowali więźniowie. W jednym z pomieszczeń warto zwrócić uwagę na kolumnę pośrodku izby z wyrytymi przez przebywające w niej więźniarki numerami obozowymi i datami osadzenia w Stutthofie. Po wyjściu z bloku kobiecego kierujemy się w kierunku widocznej po lewej stronie bramy wewnątrzobozowej. Po prawej stronie mijamy pozostałości po zabudowaniach gospodarczych obozu. Magazyn rzeczy odebranych więźniom. Miejsce, do którego trafiały posiadane przez więźniów w chwili przybycia do obozu przedmioty osobiste, pamiątki, fotografie, dokumenty. Przedmioty wartościowe, jak złoto, srebro, biżuterię oraz pieniądze sortowano osobno i przekazywano do magazynu kosztowności, tak zwanego Geldverwaltung, który mieścił się w budynku komendantury. Miały stanowić depozyt więźniarski, faktycznie zasilał konta SS i skarb państwa niemieckiego. Barak rozebrano po zakończeniu wojny. Dziś w tym miejscu znajduje się fundament z cegieł, który wraz z kilkoma innymi stanowi upamiętnienie. Blok 2 i blok 3. Blok 2. Barak mieszkalny zbudowany wiosną 1940 roku. W sali mieszczącej przeszło 200 osób płoną dwie nędzne żarówki, niby łojówki, rzucając niewiele tylko światła na salę. Co we dnie zgubisz,
tego przy tym świetle nie znajdziesz. Panuje prawie półmrok, jedynie w najbliższym kręgu żarówki poznać możesz z biedą twarz sąsiada. Miejsca niewiele dla każdego. Nasz kapo z żydowskim udają się na naradę. Liczą ilość swych załóg. Odmierzają długość ścian, obliczają ilość miejsc i po chwili nasz kapo ogłasza, że na każdego więźnia przypada 48 cm, przy czym wzywa, żeby się nie żalić, gdyż w niektórych innych barakach wypada na więźnia do spania przestrzeń 30 cm. Relacja księdza Gajdusa. W pierwszych latach istnienia obozu Sztutthof, przed blokiem numer 2, na starym obozie, stała najczęściej więźniarska orkiestra obozowa. Jak wspominają byli więźniowie, skoczna muzyka wykonywana przez orkiestrę towarzyszyła o świcie kolumnom więźniów wyruszającym do pracy. Była również często ilustracją wieczornego powrotu komand roboczych do obozu. W 1944 roku barak numer 2 został zaadaptowany jako dodatkowe pomieszczenie szpitalne dla więźniów w ostatnim stadium wyniszczenia fizycznego. Blok 3. Barak zbudowany w 1940 roku pełnił przez kilka lat funkcję bloku mieszkalnego dla kilkuset więźniów. Z dokumentów i relacji więźniów wynika, że w bloku tym w okresie istnienia starego obozu panowała największa śmiertelność. W 1943 roku blok numer 3 przeznaczono na pomieszczenia szpitalne i stał on się częścią tak zwanego rewiru, pełniąc przede wszystkim rolę Stinungsblock, czyli tak zwany blok ozdrowieńców, gdzie chorzy przed zwolnieniem ze szpitala leżeli pod obserwacją, ale już bez leczenia przez okres od kilku dni do kilku tygodni. Warsztaty. W pomieszczeniach, w środku zabudowań starego obozu, funkcjonowały warsztaty rzemieślnicze pracujące głównie na potrzeby obozu. W dwóch barakach, do 1942 roku, mieściły się warsztaty krawiecki, szewski, blacharski, elektryczny, ślusarski, kowalski, stolarski i tapicersko-malarski. Pod koniec istnienia obozu w barakach warsztatowych na terenie starego obozu działały warsztaty stolarski, ciesielski i malarski.
Od 1943 roku większość warsztatów przeniesiona została do 10 osobnych baraków na terenie nowego obozu. Od tego czasu znacznie rozszerzony został zakres prowadzonych w Stutthofie prac na potrzeby samego obozu, jak i niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. W czerwcu 1944 roku we wszystkich obozowych warsztatach rzemieślniczych pracowało około 2000 więźniów. Blok 6 i 7. W bloku numer 6 panował zaostrzony rygor i ciężkie warunki bytowe. W sierpniu 1943 roku zamieniony został na pomieszczenia warsztatowe, w których więźniowie pracowali przy obróbce drewna. Wyrabiali między innymi meble, budy dla psów, futryny do drzwi. Drewniany barak oznaczony numerem 7 zbudowany został, podobnie jak pozostałe baraki starego obozu, przez Polaków, pierwszych więźniów obozu, wiosną 1940 roku. Służył jako izba mieszkalna dla więźniów funkcyjnych. Część bloku, od strony szpitala, zajmowała w połowie września 1942 roku apteka. Z chwilą przeniesienia więźniów do nowo wybudowanych baraków nowego obozu, w sierpniu 1943 roku, pomieszczenia mieszkalne bloku 7 zamieniono na warsztaty. Kostnica Tottenkammer. Kostnica mieściła się w przylegającej do szpitala obozowego drewnianej przybudówce. Specjalna grupa więźniów, tak zwani Tottenkommando, przenosiła do niej zwłoki tych więźniów, którzy zmarli w ciągu dnia w szpitalu i na terenie obozu. Ciała osób zmarłych w nocy układane były na posadzce w umywalni baraków, gdzie je rozbierano i oznaczano kartonikiem z numerem obozowym. Rano transportowano je do kostnicy. Zmarłym usuwano złote zęby, czerpiąc z tego dodatkowe korzyści finansowe. Szpital. W kwietniu 1940 roku ukończono budowę baraku 4, gdzie zorganizowano szpital obozowy, tak zwany Häftlingskrankenbau. Dzielił się on na oddział chirurgiczny oraz oddział wewnętrzny, pomiędzy którymi znajdowała się sala opatrunkowa i apteka. Oddziały wyposażone zostały w piętrowe, żelazne łóżka wojskowe z siennikami i nieregularnie zmienianą bieliznę pościelową. Zbyt mały personel lekarski, a także brak lekarstw, prymitywne sposoby leczenia oraz brak specjalnej odzieży szpitalnej powodowały, że szpital cieszył się wśród więźniów złą sławą. Jedyne wyposażenie szpitala to jodyna jako lekarstwo, a papierowy bandaż jako środek opatrunkowy. Chorych na oddziale wewnętrznym lekarz badał 2 razy w tygodniu. Dziennie przyjmowano około 10-15 osób, co równało się liczbie zmarłych, uśmierconych lub zwolnionych ze szpitala. Jednorazowo w szpitalu przebywało 40 więźniów. Latem 1943 roku, po przeniesieniu więźniów do nowego obozu, na pomieszczenia szpitalne zaadaptowano następne baraki w starym obozie. Dalszy rozwój szpitala obozowego nastąpił w roku 1944. Komora gazowa. Komorę gazową zbudowano w połowie 1943 roku. Początkowo służyła do dezynfekcji odzieży więźniów. Od końca czerwca 1944 roku do końca października 1944 roku stała się miejscem straceń. Uśmiercono w niej gazem, cyklonem B, w ramach akcji Sonderbehandlung, niezdolnych do pracy Żydów, grupy polskich partyzantów z Białostocczyzny i 77 inwalidów, radzieckich jeńców wojennych. Po przeprowadzonej selekcji
Grupa 300 takich spędzana była po kolacji przed kantynę i ładowana na zwykły wózek drewniany. Zdarzało się to często w obecności członków rodziny, a stojący tuż ojciec nie mógł ratować syna czy brat brata. Ładowane na wózek ofiary były już tak słabe, że bez protestu dobrowolnie pozwalały się wieść do rzeźni. Jeżeli się jednak rzeczywiście znalazł ktoś, kto nie mógł się z tym pogodzić, żeby biernie dać się wziąć katowi, to jakiś bewer rzucał go jednym uderzeniem na ziemię, a potem porywał za nogi i za ręce i ciskał na tych, co osiedzieli w wozie. Tego samego dnia w czasie apelu Żydzi zabrani z mojego bloku zameldowani byli jako odkomenderowani. Relacja Aldo Corradello. Wagony. Elementem charakterystycznym dla obozu Stutthof były wagoniki kolejki wąskotorowej. Służyły zarówno do przewożenia więźniów obozu, do transportu materiałów budowlanych oraz innych wykorzystywanych do produkcji w pobliskich warsztatach obozowych. W połowie 1944 roku dwa wagony przystosowano do roli ruchomej komory gazowej. Uśmiercono w niej chore i starsze wiekiem Żydówki z tak zwanego Strumpfstoppkommando, czyli komando cerowaczek pończoch. Brygada składała się z 70 kobiet, przeważnie Żydówek. Zapowiedziany wagon był przyczepiany do lokomotywy, a czasem nawet do pociągu towarowego i rzeczywiście odjeżdżał z tym smutnym ładunkiem. Stacja była w pobliżu krematorium, które szynami łączyło się z kolejką wąskotorową. Gdy pociąg umarłych przejechał jedną czy dwie stacje, zawracał i podjeżdżał wprost pod krematorium. Relacja Aldo Corradello. Krematorium. Krematorium uruchomiono pod koniec sierpnia 1942 roku. Początkowo był to, umieszczony pod drewnianą wiatą, jeden metalowy piec opalany mazutem. Na przełomie 1942 i 1943 roku niemiecka firma Cori zainstalowała dodatkowe dwa piece ceglane opalane koksem. Całość obudowano drewnianym barakiem, który spłonął pod koniec 1944 roku. W nowo odbudowanych pomieszczeniach krematorium wykonywane były egzekucje na chorych Żydówkach. Uśmiercano je strzałem w potylicę. Prochy z pieców krematoryjnych wysypywano do wykopanego nieopodal krematorium dołu. Pod koniec kwietnia 1945 roku budynek częściowo zniszczyli uciekający z obozu SS-mani. W latach 50. XX wieku został odbudowany i przeznaczony na cele wystawiennicze. W budynku krematorium mamy możliwość obejrzenia następujących wystaw: Zagłada, Marsz Śmierci, Ewakuacja Morska,
wyzwolenie i zbrodniarze przed sądem. Przy wejściu do krematorium usytuowany jest drewniany krzyż, postawiony w roku 45 przez byłych więźniów obozu. Było to pierwsze upamiętnienie ofiar obozu, przy którym odbywały się uroczystości rocznicowe. Za komorą gazową widzimy inny element religijny. To gwiazda Dawida. Oba symbole identyfikują większość ofiar obozu. Szubienica. Opuszczając krematorium tylnym wyjściem, widzimy szubienicę. Na szubienicy obozowej wykonywano wyroki śmierci, które chciano ukryć przed pozostałymi więźniami. Gestapo w Gdańsku przesyłało do władz obozowych telefonogram dotyczący zasądzonego wyroku śmierci na więźniu, którego nazwisko i numer obozowy wyszczególniano w treści wiadomości. Na tej podstawie komendant obozu zarządzał wykonanie wyroku. W egzekucjach brali udział komendant obozu Stutthof, SS-mani z załogi obozu i lekarz SS, który urzędowo stwierdzał śmierć skazańca, odnotowując to na karcie więźnia, znajdującej się w obozowym wydziale politycznym. Po egzekucji komendant obozu informował odpowiednią placówkę Gestapo o wykonaniu wyroku. Zwłoki przenoszone były do krematorium i spalane. Nie udało się ustalić dokładnej liczby więźniów straconych na szubienicy. Od miejsca, w którym znajduje się szubienica, kierujemy się w prawo, w stronę pomnika walki i męczeństwa. Pomnik walki i męczeństwa. Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą. Słowa te są jedną z kilku inskrypcji umieszczonych na cokole pomnika ku czci pomordowanych. Twórcą pomnika jest Wiktor Toulkin, były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Monument odsłonięto 12 maja 1968 roku. Część pozioma o długości 48 metrów symbolizuje męczeństwo. Znajduje się w niej relikwiarz z prochami więźniów ze stosu całopalnego. Pionowa, dwumetrowa, część pomnika symbolizuje opór, chęć przetrwania i wolę zwycięstwa. Udajemy się brukowaną drogą w kierunku widocznego w oddali parkingu. W czasie zwiedzania będziemy mieli okazję poznać jeszcze kilka ważnych elementów i budynków dawnego kompleksu obozowego. Zaraz za pomnikiem, po prawej stronie, widać pozostałości niemieckich zakładów wyposażeniowych. W północno-wschodniej części obozu wybudowano w latach 43-44 kompleks trzech hal fabrycznych niemieckich zakładów wyposażeniowych.
W dwóch z nich, murowanych, mieściła się filia zakładów Focke-Wulf GmbH z Bremi, która zatrudniała około 120 więźniów, produkujących części do samolotu myśliwskiego. W trzeciej hali, drewniano-murowanej, będącej filią przedsiębiorstwa F-Schichau GmbH z Elbląga, oznaczonej kryptonimem Delta Halle, grupa ponad 100 więźniów zajmowała się produkcją i montażem części motorów, maszyn, urządzeń do wyposażenia okrętów podwodnych dla Kriegsmarine. Więźniowie pracujący w warsztatach zbrojeniowych zwolnieni byli z udziału w wieczornym apelu, a posiłki dowożono im na miejsce pracy, która trwała do późna w nocy. Obecnie hal nie zwiedza się, nie należą one do muzeum. Przy brukowanej, biegnącej od strony pomnika, w kierunku bramy wyjściowej drodze, widzimy po prawej stronie trzy rzędy kamiennych murków. Murki te stanowią upamiętnienie nowego obozu. Każdy mur oznacza barak stojący tu w okresie funkcjonowania tej części obozu. Na niektórych widoczne są oznaczenia liczbowe, zgodne z numeracją baraków więźniarskich. W blokach nieposiadających oznaczeń znajdowały się warsztaty obozowe. W latach 42-43 zbudowano pierwszą część nowego obozu, składającą się z 30 baraków, gdzie planowano pomdrugościć 10 tysięcy więźniów. Obiekty stawiano z prefabrykowanych elementów, wykonywanych na terenie obozu. W 10 barakach mieściły się warsztaty, w których więźniowie naprawiali rowery, wykonywali prace kuśnierskie, szewskie, krawieckie, tkackie i rymarskie. Kilka kolejnych baraków przeznaczono na cele gospodarcze. Teren otoczono podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego. Wewnętrzna część ogrodzenia była stale pod wysokim napięciem. Pierwsi więźniowie pojawili się w nowym obozie 1 czerwca 1943 roku. Z czasem zaczęły zaludniać się kolejne baraki. Planowano, że w przyszłości obóz pomieści co najmniej 100 tysięcy więźniów. Do powiększenia obozu nie doszło z powodu zbliżającego się frontu wschodniego. Ogrodnictwo obozowe powstało w 1940 roku. Początkowo składało się z niewielkiej oranżerii. Pod koniec 1942 roku powiększono je o 3 duże cieplarnie. Zajmowało obszar 8 arów. Wyhodowane warzywa i owoce przeznaczone były dla kuchni SS, a kwiaty z oranżerii sprzedawano w Gdańsku i w pobliskich miejscowościach. System strzeżenia obozu składał się z wielu nawzajem uzupełniających się elementów. Cały teren obozu otoczony był podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego, zewnętrzny rząd drutów podłączony był do źródła wysokiego napięcia. Pomiędzy drutami, w kilkudziesięciometrowych odstępach umiejscowiono wieże wartownicze. Łącznie na terenie kompleksu obozowego znajdowało się 25 wież wartowniczych. Na każdej z nich straż pełniła dwuosobowa załoga z bronią maszynową. Budynek nowej kuchni powstał w roku 1944 w ramach planowanej rozbudowy obozu Stutthof. Przeznaczony był na wydawanie posiłków dla 100 tysięcy więźniów. Nigdy jednak nie został wykorzystany zgodnie ze swym przeznaczeniem. Pełnił rolę magazynu, a pod koniec sierpnia 1944 roku tymczasowo stał się miejscem zakwaterowania grupy więźniów żydowskich. Obecnie obiekt nie jest własnością muzeum i nie można go zwiedzać. Obóz żydowski, Judenlager, powstał pod koniec czerwca 1944 roku. Jego kierownikiem był Joel Pfaff. Przeznaczony został dla około 16 tysięcy Żydówek. Zajmował 10 baraków. W dwóch z nich, pod koniec września 1944 roku, umieszczono 40 łączniczek Armii Krajowej z Powstania Warszawskiego. Obóz żydowski ogarnięty epidemią tyfusu przestał istnieć pod koniec kwietnia 1945 roku, kiedy to baraki zostały spalone przez uciekających z obozu SS-manów.